Proszę Państwa, 1 czerwca, Wisła Mała 2024, pierwsze czereśniobranie w historii ogródka. Chyba nie wszystkie jeszcze czereśnie są dojrzałe, tak jak nie, tutaj. Nie, zostawiam. No, ale są takie piękne czereśnie, aż miło popatrzeć. Są takie bordowe. Kto by powiedział, nawet nie wiedziałem, że ten sam taki dobry jest. Jak jest taki bardzo dojrzały, jest przepyszny. I też ma odpowiednie miąższości w ogóle. A to są niedojrzałe elementy. Na następny raz, jak nic dojrzeją, będzie konsumpcja. Także to była czereśnia. Śliwka też jest urodzajna bardzo. Trzeba podkładać podpory, bo oto proszę bardzo, śliweczki już dojrzewają. Bez podpory gałąź by się chyba oberwała. Na to wygląda. Kolor taki sobie, nowe przyrosty już w pięknym zielonym kolorze. Brzoskwinie. No brzoskwinie przyrastają, ale mam wrażenie, że jeszcze za dużo owocu tutaj jest zostawionego i przyrastają wolniej. Wolniej przyrastają niż ta druga stara brzoskwinia od drugiej części ogrodu. Tam już są te owoce większe, ale chyba bardziej przetrzebiłem też, szczerze mówiąc. No, a tu proszę bardzo, o, już takie ładne. Kędzierzawki jakby nie ma śladowej ilości. Tak to wszystko ładnie wygląda. Także brzoskwinia żółta, ulena. Nie widać prawie agrestu. Janowyś ten agrostan jeszcze zrobił dobra. Oberwał trawę. A tutaj węgierka. Większość owocu jednak będzie oblatywało. No, niestety. Kręcę na pamiątkę. Z gruszy nic nie będzie w tym sezonie. Ja to przeważnie ja tu robię, chciałem zauważyć. Dzika jabłoneczka pod wpływem urodzaju jabłek przewróciła podpórkę. Podpórka zgniła, trzeba będzie tu zrobić coś lepszego. Szampion ma się dobrze, ładnie jabłka dojrzewają. Nie ma nawet 1/10 tego owocu, który był przy zawiązywaniu się. Nawet nie ma 1/30 tego, co przy kwitnieniu się zanosiło, ale coś jest. Coś jest i może to coś wystarczy. Ulena czarna, to kurczę, trzeba byłoby się zdecydować, jak to chyba prowadzić, bo jeden wielki nieład. Odbijają te przyrosty w górę. Coś by trzeba było zrobić. Znowu dziczka. Znowu fajne owoce. Smaczne, mi smakują. Tak, tutaj Golden Delicious bodajże. Ma się też dobrze. Jabłek niedużo. Za to mszyca. Mszyca szaleje. Widać, nie widać, łapie ostrość. Tak. Tu jedno ognisko, tu drugie ognisko. Oj, wytniemy my to. Tak, tam jest... Tak, pigwa sobie rośnie, nie zważając na okoliczności, fajnie. Tutaj wyprostowana malinówka, którą non stop te mrówki bardzo lubią i zakładają plantację mszyc. Po prostu tak strasznie lubią, ale wystarczyło troszeczkę mospilanem prysnąć, żeby pojawiło się parę nowych przyrostów. Może to chyba wystarczy, może nie będziemy już niczym pryskać. Tutaj też grusza piękna z Mikołowa. Piękna, bo piękna, ale te gruszki czerwoniutkie, atrakcyjne. No, zobaczymy co to będzie. Nie wiem, czy tu nie trzeba jakoś podtrzymać tej gruszy. Nie, trzyma się sama na razie. Na tym badylcu. Dobrze. Tu jakaś musza mała stykła. Nie widać, się widać. Ryjówka chyba. Obstawiamy, że ryjówka, ale ma też takie krótkie łapki, jakby to... Może kreda, ale nie, ogon za długi. Dobrze, ta czereśnia już jest po zbiorach. I mszyca atakuje naprawdę na poważnie.
kujułowo. Dobrze. Jeszcze tutaj pokażemy. Śliwe, śliwe. Zaczyna już dojrzewać. Proszę bardzo. No, za tydzień będą już piękne owoce. Oj, zaczyna padać. Oj, zaczyna padać. Tam chmury takie. O, ciemne. Miejmy nadzieję, że nie lunie tak nagle. Śmietankówka. Śmietankówka trzyma się twardo. Twardo się trzyma. Co my tu mamy? Koksa. Albo złota reneta. Ciągle mylę te dwie odmiany, moje ulubione. No nie wiem, takie liście. Chore to wygląda, chore, ale mam nadzieję, że to jest związane z przesadzeniem jej. Bo to tutaj też. Też tutaj kiepsko wygląda, ale jednak cały czas rośnie, notuje przyrosty, coraz wyższa, mimo tutaj ataków pszycy. Boróweczki, jest na co popatrzeć. Tak, jeszcze nie dojrzałe. Też. Nad tymi środkowymi tam się nie będę rozwodził, bo pójdą do strzału. A tu proszę bardzo, jakie lilie. Piękny kolor, ładniejszy w rzeczywistości niż na kamerze, na komórce. Tutaj jest nasadzenia truskawek, ale w tym roku jakoś kiepsko, mimo nagnojenia kiepsko. Bardziej te cebule, które były tutaj uzupełniająco posadzone. Tutaj. Gwoździki też już kończą swój bieg. Za to tutaj będziemy mieli niespodziankę. Tydzień, dwa i będzie piękny kwiat. Nihilnowil. Tu te dwa owoce, które były na tym krzaczku piłowca, to będą. Nic im się nie stało. No i wisteria, która tutaj burz będę musiał tu przeciąć, zrobić porządek, bo zamorduje winogron jak nic. Tak. Co my tu mamy? O, mamy. Malinki dojrzewają. Co ciągle nie ma owoców. No, widać, jak będą, to będzie wysyp, bo ich tu jest dużo. Tu już młode, tegoroczne. To są tegoroczne, no i to jest. Nie będzie jakiejś strasznie dużej różnicy. Nie wiem, oceniam, że to różnicę to będzie może 2 tygodnie góra pomiędzy tymi wczesnymi, a tymi ciętymi do zera. O, mówiłem o. Proszę bardzo, w brzoskwiniach tu są takiej wielkości. Wydaje mi się, że są jakby większe niż te, a nawet niż harnasie, a nawet jakby co, to one są później dojrzewają jakieś 2 tygodnie, więc powinny być mniejsze. Jagódka po kwitnieniu, jagódka już po owocowaniu, druga po owocowaniu. Ale to proszę bardzo, będą jeżynki sobie dojrzewać. Jeżynek będzie cała masa. Nie wiem, czy tu tej jeżyny nie wykopię, bo ona tu przemarza. Zastanawiam się, czy tu nie wkopać jakąś jagodę kamczacką. To będzie odporna na warunki zimowe. Tu je nie odbiły, nad czym tak strasznie nie boleje. Jedna tuja nie odbiła, druga tuja nie odbiła, trzecia tuja nie odbiła, ale za to ta na rogu tuja odbiła. Są malutkie takie zawiązki. Znowu strzeli w górę, trzeba będzie pilnować. Co tu mamy jeszcze? Dzwonki karpackie się kończą. Tu i ówdzie jakaś truskaweczka.
Pamięta. Co? Maszynka chodzi, nie słychać. O, proszę. Oj. Nagietki pełną zgrają. Proszę bardzo. Bez oprysków. No proszę bardzo. Będzie dla owiec. Skąd to jest? Samo się wysiało. No tutaj to już poplewiane z zeszłego tygodnia i to nawet jakoś wygląda. No dobra, i to by było na tyle. Tutaj zostawiłem jeszcze taką kępkę. Kępkę takiego ziela. A w zeszłym roku też to zostawiałem. Bardzo ładnie kwitnie na żółto. I zobaczymy. Takie to jest gęste, fajne to jest. Zapomniałem jak się nazywa, holender jasny. No i to by było na tyle. Trzeba uciekać, bo będzie padać. Tak.